Z założenia ma być bezpieczna dla ruchu rowerowego i zachęcać do aktywnego wypoczynku właśnie na jednośladzie. Jaworznicka Velostrada coraz bliżej. Sprawdziliśmy dziś, jak przebiegają prace i jesteśmy mile zaskoczeni. Na odcinku pomiędzy osiedlem stałym i Podłężem najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu Velostrada otrzyma główną warstwę nawierzchni. Obecnie prowadzone są prace kosmetyczne wzdłuż tego odcinka. Jak się okazuje, z Velostrady korzystają już pierwsi spacerowicze i rowerzyści. Trwa również budowa kładki rowerowej na ulicy Piłsudskiego. Zgodnie z zapowiedziami, Velostrada zostanie oddana do użytku jesienią bieżącego roku.